Witajcie w Radyjku Dorota. Dzisiaj na wizji. Przygotowałam dla Was materiał specjalny, w którym Wasza pomoc była nieoceniona. A mianowicie dzięki ankietom, które do Was rozesłałam, a na które był tak liczny odzew, mogłam przygotować odpowiedzi na najciekawsze komentarze. Nie unikając tych, które mogły być dla mnie trochę niewygodne. Zapraszam do radyjkowej sesji Q&A. Mam nadzieję, że przybliżę Wam ustawienia, a może nawet do nich zachęcę. Podług teorii góry lodowej przyczyna wszystkiego ukryta jest w podświadomości. Aktualnie dotrzeć do niej można tylko hipnozą. Czy pani hipnotyzuje ludzi? Czy taki terapeuta musi mieć jakieś nadprzyrodzone moce? Czy może ustawienia to praca na czubku owej góry, czyli ze świadomością? Dziękuję za odpowiedź. Ustawienia systemowe rzeczywiście pracują z tą sferą podświadomą, z tym, co jest niewidoczne, ukryte, zakodowane niejako w naszej podświadomości. Ja nie jestem terapeutką, która hipnotyzuje i nie trzeba mieć do tego nadprzyrodzonych mocy. Trzeba po prostu znać metodologię pracy techniką ustawień systemowych i umieć odkodować wszystkie informacje i zapisy, które płyną z przekazów słownych, mentalnych, z przekazów emocjonalnych. I z tą sferą pracuję. Czy nie myśli pani, że to trochę nieuczciwe obiecywać czary mary? Takiego czegoś nie uczą na żadnym uniwersytecie, więc sprzedaje pani bajki o cudownym uzdrowieniu. Stary numer na kasę, kościół już tak od 2000 lat. Ja na to patrzę inaczej. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własny stan zdrowia i samopoczucia, za pewne mentalne wzorce, które w jakiś sposób w procesie życia dezaktualizują się i warto je zweryfikować. Niczego nie obiecuję, bo to jest współpraca. Terapia to jest współpraca dwóch stron. Po jednej stronie jest terapeuta, który odpowiada za przeprowadzenie człowieka w terapii z punktu A do punktu B w bezpieczny sposób, a po drugiej stronie jest osoba, która potrzebuje pomocy i narzędzi, żeby mogła zweryfikować swój sposób myślenia, reagowania, odkodować swoje emocje, uwolnić się od nich i móc swobodnie poruszać się we własnym życiu. Musi być do tego gotowa, czyli być pewna, że chce przejść przez proces terapii i że chce przejść właśnie tą, a nie inną metodą. To można sobie sprawdzić, tutaj nie ma obowiązku zapisywania się na terapię na rok naprzód. Po prostu weryfikujemy, sprawdzamy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za własne życie i szczęście i próbujemy po prostu. Nikt nam nie da gwarancji, natomiast uzdrowić możemy się sami. Terapeuta jest tylko po to, żeby pokazać metodę, dać ćwiczenia, dać narzędzia, zmienić perspektywę. I nie do końca zgodzę się z tym, że tego nie uczą, bo ktoś jednak uczy nas jako terapeutów, abyśmy mogli poznać metodę i poruszać się po niej swobodnie. Być może nie ma tego na uniwersytetach, jednak są szkoły, które mają uprawnienia do wydawania stosownych dokumentów i po których można wykonywać dany zawód czy posługiwać się daną metodą terapeutyczną. Sam jestem na takiej terapii i już się nawet przyzwyczaiłem do współczujących spojrzeń kolegów z pracy. Jeden z tych bardziej tolerancyjnych powiedział mi kiedyś, że to o tyle niebezpieczne, że się jeszcze gdzieś pogrzebie, gdzie nie trzeba, coś rozdrapie i większe kłopoty się będzie miało. Czasem nachodzą mnie wątpliwości, że może ma rację? Terapia jest jak remont. Czasem rzeczywiście musimy sięgnąć głębiej i otworzyć pewną ranę, żeby móc ją oczyścić, zabezpieczyć i żeby ona mogła się zabliźnić. I to w zasadzie jest w każdej terapii. Trzeba dotykać trudnych rzeczy. Bez tego nie ma możliwości pójścia naprzód, bo zawsze coś będzie uwierało, zawsze coś będzie bolało, zawsze będzie zwracało naszą uwagę, by do tego wrócić i zrobić z tym porządek. Intryguje mnie ten ustawieniowy trend, ale znajoma opowiadała, że podczas terapii odmawia jakieś formułki do swoich przodków. Czy to prawda? Takie hokusy pokusy skutecznie powstrzymują mnie przed spróbowaniem. Każda metoda ma swoje
sposoby dotarcia do pewnych nieświadomych zapisów i wydobycia ich na światło dzienne. Tutaj rzeczywiście stosuje się pewne formuły po to, by to móc wyrazić na głos, usłyszeć i skonfrontować z tym, co tak naprawdę dotychczas myśleliśmy czy mówiliśmy. I tak głęboko to sobie przyswoiliśmy, że wypowiedzenie takiej formuły powoduje, że nasze ciało, nasz umysł, nasze emocje zaczynają pracować w zupełnie inny sposób, czyli poszerzamy sobie perspektywę i tym samym zakres możliwych innych, nowych reakcji, sposobów odczucia dotychczasowych doświadczeń. Robię taką terapię, pomaga, ale nikomu nic nie mówię, nie chcę wyjść na idiotkę. To naturalne, że znajdujemy się w otoczeniu ludzi na różnym poziomie świadomości, na różnym poziomie gotowości do tego, by zaakceptować mniej lub bardziej konwencjonalne metody. Jeszcze 15-20 lat temu bycie w terapii w ogóle było sprawą wstydliwą i raczej nikt się tym nie chwalił. Dziś normalnie ludzie mówią, że są w terapii. Nurty, które są mniej może konwencjonalne, a może po prostu bardziej świeże. One będą zawsze budziły pewnego rodzaju kontrowersje czy niezdrową ekscytację, no ale takie jest życie. Z czasem to okrzepnie i jeśli będzie przynosiło efekty, a przynosi, to po prostu ludzie się z tym oswoją. Mój dziadek jak pierdnął, to babcię obudził. Mam tak samo z żoną. Pomoże pani? Traktuję to pytanie z przymrużeniem oka, bo z jednej strony jako terapeuta, który zajmuje się również totalną biologią, wiem, że problemy z trawieniem są kluczowe dla przeżywania życia i mogą powodować pewne blokady. Natomiast forma jakby zadania tego pytania pokazuje mi, że ktoś mierzy się z czymś, czego nie zna, czego się być może boi, a forma obśmiania, czasem sarkazmu czy wyszydzenia, oswaja temat. I na tym poziomie świadomości na pewno ta osoba nie jest gotowa na ustawienia systemowe i świetnie, nie ma sensu zmuszać się do czegokolwiek i udowadniać swoich racji jedna strona drugiej, nigdy się tu nie spotkamy. Jest wolność, można iść w różne strony. W czym takie podejście terapeutyczne jest lepsze lub gorsze od tradycyjnej terapii? Dlaczego niezwykły psychoterapeuta, psia psa twierdzi, że to brakujące ogniwo w klasycznej terapii? Terapie według mnie są wobec siebie komplementarne. Dlatego mamy możliwość korzystania z różnych metod na odmiennych poziomach, na których jesteśmy w swojej drodze pracy ze sobą, czy to pracy terapeutycznej, czy rozwojowej. I to, co jest ważne, jeśli jakaś z terapii, jakaś z metod nie działa, to znaczy, że nie jest albo na ten moment właściwa dla nas, co nie znaczy, że nie działa i jest po prostu nieprzydatna, bo u innych może działać. To trzeba sprawdzać, to trzeba weryfikować, trzeba szukać tego, co w jakiś sposób z nami współgra, co przynosi efekty. O tym, że możemy być kilka lat w terapii, mówię w audycji Terapię rozpocząłem 100 lat temu. Linkuję ją w prawym górnym rogu ekranu. Kto jest ciekawy, niech tam zajrzy, tam dowie się więcej. Chodzę na terapię kognitywną, bo całe życie wszystko, co osiągnę, często ciężką pracą, się rozsypuje. Zrozumiałam, że to dlatego, iż w głębi czuję, że na nic nie zasługuję. Pracuję nad tym z psychoterapeutką od 6 lat, ale niewiele się zmienia. Czy terapia ustawieniowa może mi pomóc przełamać ten schemat? Tak, jest to możliwe, dlatego że nasze przekonania odnoszą się również do rodowych lojalności, bo one wypływają tak naprawdę i na tej bazie są kształtowane. Więc jeśli są jakieś rodowe lojalności, przywiązania, uzależnienia, to trudno nam będzie zmienić przekonania, bo musimy dotrzeć dużo głębiej. I w tym rzeczywiście ustawienia bardzo pomagają. Moje znajome, które mają aktywnie do czynienia z ustawieniami, często mi mówią, że moje problemy to nie moje problemy i że zapewne nie żyję własnym życiem, że to nie mój los. Co mam przez to rozumieć?
Nawiązując do wcześniejszego pytania, tutaj też mamy do czynienia z rodowymi lojalnościami i z pewnymi uwikłaniami, które mogą na nas działać. To dość często się zdarza, choćby poprzez dziedziczenie po kimś imienia i stawanie niejako w systemie na jego miejscu. Z wielkiej miłości lub z wielkiej lojalności, patrząc na jego trudny los. Z tym można pracować, to daje dużą ulgę i uwalnia nas na różnych poziomach, niekoniecznie świadomych, ale czujemy się inaczej i mamy większą przestrzeń do działania. Można tym pracować różnymi metodami ustawieniowymi, czy to na figurkach, czy w jakiś inny sposób. Jest również gra terapeutyczna, grunt to korzenie. Także tutaj jest cała paleta możliwości. Budujesz sektę? Biedni ludzie, przyjdzie taka i im naładuje do głowy szajsu, bo z duchami niby gada. Ale kasa się zgadza. Gardzę tym. Pogarda to jest taka emocja, która bardzo dużo mówi o tym, że ktoś musi być lepszy, a ktoś musi być gorszy. I właśnie z emocjami bardzo dużo w ustawieniach pracujemy, żeby odkodować wszystkie informacje, które z nich płyną. Ale nie tylko, dlatego że twierdzę, że nie wkładam ludziom do głowy szajsu, tylko wyjmuję to, co już nie działa, to, co w jakiś sposób zabagnia ich umysł i powoduje, że utykają w miejscu. Żadnych sekt, żadnych guru, im wcześniej i im szybciej klient uświadomi sobie problem, z jakim się mierzy, będzie mógł go rozwiązać i uwolni się ode mnie. I dla mnie to jest najlepsza nagroda. Tonący brzytwy się chwyta, choruje na stwardnienie rozsiane. Czy naprawdę terapia ustawieniowa może mi cokolwiek pomóc? Będę wdzięczna za odpowiedź, K. Ustawienia systemowe pokazują dynamiki, które doprowadziły do choroby, bo choroba zawsze pojawia się z jakiegoś powodu i pomaga nam dojść do źródła problemu. I faktycznie ustawienia pokazują te ukryte siły, jakie działają w polu rodzinnym, które prowadzą do choroby. Natomiast do takiej głębszej pracy polecałabym recall healing, czyli totalną biologię. Interesuję się fizyką kwantową i wiele teorii z tego zakresu mogłoby wytłumaczyć fenomen terapii ustawień. Tak, że nie jestem aż taki sceptyczny. To prawda, na pewno fizyka kwantowa rzuca zupełnie inne światło, nie tylko na fizykę newtonowską i na to, jak funkcjonujemy w świecie, ale również na różne metody terapeutyczne, w tym ustawienia Hellingera, gdzie pracuje się z tą sferą informacyjnego pola. Czyli jakichś informacji, które są przekazywane falowo. No i oczywiście też wprowadzamy obserwatora, podobnie jak w niektórych nurtach terapii klasycznej, a pojawienie się obserwatora, jak pokazuje fizyka kwantowa, zmienia wynik końcowy każdego eksperymentu. Jestem osobą wierzącą i dlatego się tego obawiam. Światopogląd jest oparty na naszych bardzo głębokich wartościach i pewnym sposobie widzenia świata. To jest związane również z poziomami świadomości, o których pisał Hawkins. Ale ja to szanuję. Nie każda metoda jest dla każdego. I jeśli ma Pani dyskomfort czy obawy, to proszę poszukać innej metody, w której będzie się Pani czuła swobodnie i nie będzie Pani powodowała wewnętrznych konfliktów na tle na przykład religijnym czy światopoglądowym. Adin, 2, 3, 4, toczka, 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 lol. To jest nawiązanie do seansów sławetnych Kaszpirowskiego, kiedy w telewizji zamierała cała Polska na jego Adin 2, 3, 4. Natomiast ja się tym nie zajmuję, nie zajmuję się hipnozą. Oczekuję od moich klientów czy osób, z którymi pracuję, tego, że będą świadomie brać odpowiedzialność za swoje samopoczucie i za swoje zdrowie i wykonujemy konkretne ćwiczenia, pracujemy metodą ustawień systemowych, wchodzimy w reprezentację po to, by wydobyć na światło dzienne to, co jest nieświadome i odkodować to, uwolnić, przetransformować i żyć swoim życiem.
Co to znaczy wejść w rolę nieżyjącej osoby? Nie czuję się żadnym medium. Jakim cudem miałabym odegrać stryjenkę obcego człowieka? W ustawieniach pracujemy w polu informacyjnym i wchodząc w reprezentację danej osoby, nie musimy ani jej znać, ani ta osoba nie musi żyć. Po prostu wydobywają się pewne wzajemne siły, które na nas działają w danym systemie, czy to rodzinnym, czy zawodowym, i one się ujawniają. Proszę sobie wyobrazić, że dwie osoby w pokoju pokłóciły się i atmosfera jest taka, że siekierę można zawiesić. Kiedy wchodzi ktokolwiek do pokoju, nie musi wiedzieć, o co się kłócili, czy co tam się dokładnie działo, ale będzie wiadomo, że był konflikt i że jest napięcie. I o to właśnie chodzi. Czy to, co pani robi, ma coś wspólnego z Hellingerem? O ustawieniach słyszałam tylko w kontekście tego nazwiska. Tak, jestem terapeutą ustawień hellingerowskich, a ponieważ Bert Hellinger jest twórcą tej metody, także prawdopodobnie dlatego tylko w kontekście jego nazwiska słyszała pani o tych ustawieniach. Tego się nie da brać na poważnie. Te ustawienia są niedorzeczne. Sama pani w to wierzy? Tak, wierzę, bo gdybym nie wierzyła, w ogóle bym tego nie robiła. A efekty, które uzyskuję pracując z moimi klientami, zachęcają mnie do tego, żeby kontynuować i propagować tą metodę. Raz poszłam do takiej terapeutki, zapuszczone, grube i odpychające babsko. Miałam wrażenie, że bardziej potrzebuje pomocy niż ja. Przez 2 godziny gapiła się we mnie i opowiadała banialuki o tym, że coś tam czuje, z pola jakiegoś impulsy odbiera. A ja tylko myślałam cały czas, żeby jej podarować szampon, ale że naciągnęła mnie na 500, to niech sama sobie kupi, jeśli kiedykolwiek wpadnie na to, jak bardzo by się jej przydał. W sumie każda psycholożka sama sobie powinna najpierw pomóc. I tutaj dotykamy tak naprawdę 2 ważnych kwestii. Pierwsze to to, że terapeuta powinien mieć przerobione swoje problemy, przepracowane wszystko to, co w jakiś sposób z nim rezonuje i zatrzymuje go, bo inaczej to jest jak chodzenie z przewodnikiem albo pseudoprzewodnikiem po górach, który w życiu w górach nie był. Będziemy tam błądzić bardzo długo i nigdy nie mamy pewności, czy ujdziemy z życiem i dojdziemy do celu. Druga rzecz to nie każdy terapeuta jest dla każdego klienta, dlatego że między ludźmi, tak jak na co dzień, musi być chemia. Jeśli tej chemii nie ma, trudno zbudować zaufanie, a bez zaufania nie ma dobrej terapii. Czy te ustawienia to jakaś nowa religia? Do tego dla kobiet, bo tylko one się tym ekscytują? Nie, ustawienia nie są religią, nie wymagają wiary, wymagają sprawdzania, wymagają zaangażowania i odpowiedzialności, ale przede wszystkim weryfikowania różnych informacji. Nie są tylko dla kobiet, mnóstwo mężczyzn interesuje się ustawieniami. Hellinger również był mężczyzną, twórca ustawień, ale też wielu mężczyzn jest terapeutami ustawień systemowych. Także na pewno nie jest to tylko dla kobiet. I na pewno nie są to żadne sekciarskie praktyki. Wierzę w naukę, a żona, która była na ustawieniach, mówiła, że tam się czuje, a nie rozumuje. Dokąd to ma prowadzić? Trąci trochę romantyzmem, kiedy to z przekąsem mówiono o szkiełku i oku. Równowagę musimy złapać na 3 poziomach. Na poziomie głowy, na poziomie serca i na poziomie ciała. Wykluczenie któregokolwiek ze środków nie służy nam. Stabilni jesteśmy wtedy, kiedy korzystamy ze swojej głowy, czyli ze szkiełka i oka, kiedy korzystamy z serca i potrafimy czuć, kiedy odczuwamy różne emocje w ciele, odkodowujemy je, wyciągamy i uwalniamy. Często wspomina się o psychosomatyce w kontekście ustawień. Czy może pani to wyjaśnić? Dziękuję. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, także te połączenia i umiejętność zachowania równowagi pomiędzy duchem a ciałem jest bardzo istotna. Nasze samopoczucie zależy od tego, jak myślimy, jak reagujemy na dane sytuacje, i każdy stres poprzez układ nerwowy, poprzez układ hormonalny odzwierciedla się w naszym ciele. Także psychosomatyka jest tutaj kluczowa. Czy to poza fajną zabawą w wywoływanie duchów w ogóle czymś skutkuje? Są jakieś badania? Prowadzone są badania na przykład przez Ann-Anseline Schutzenberger od 1936 roku. Kto ciekawy, może zajrzeć do książki Tajemnice przodków. Ann-Anseline Schutzenberger była psychiatrą, uznanym psychiatrą, który pracował właśnie z dziedziczeniem transgeneracyjnym. Ale dla
tych, którzy chcieliby nieco lżejszą literaturę, polecam Marka Wolyna, Nie zaczęło się od Ciebie. Tam również można wiele rzeczy ułożyć sobie i dowiedzieć się. No a takim moim mentorem, który uważam bardzo dobrze podszedł do ustawień systemowych i obejrzał je z wielu stron, powiedziałabym tak mocno akademicko, jest Damian Janus i jego książka Ustawienia systemowe. Moim zdaniem świetna pozycja do tego, żeby zapoznać się z tym bliżej. Co to znaczy być w systemie? Rozumiem strukturę rodziny, społeczeństwa, narodu, ale uwzględniać zmarłych i to często nieznanych? To tak, jakbym mówiła, że mi zimno od zeszłorocznego śniegu. Kulturowo wciąż uwzględniamy zmarłych. Każdy wieszcz, każdy malarz, każdy, kto wniósł coś do kultury, czyli do systemu, jest ważny i przypominamy o nim. Ustawienia systemowe pracują z pamięcią rodową, społeczną, kulturową i dlatego również sięgają do tych, którzy mieli na nią wpływ. Nasi dziadkowie, pradziadkowie mają ogromny wpływ na nasze życie, nasi rodzice również. I to przejawia się w naszych zachowaniach, w naszym sposobie myślenia, reagowania i postępowania. Dlatego z tym pracujemy. Słyszałem, że na tych ustawieniach jakieś nawiedzone kobiety przywołują duchy i udają, że są czyjąś prababką śpiewaczką, by nagle w transie zacząć śpiewać arie operowe, niczym Callas, choć normalnie fałszują gorzej niż mandaryna. Nie kupuję tego, nowa moda na nowy rodzaj seansów spirytystycznych. 100 lat temu też się tak bawili. Nie do końca się z tym zgodzę. Ustawienia Hellingera nie mają nic wspólnego z seansami spirytystycznymi, mają zupełnie inny cel, czemu innemu służą. Natomiast rzeczywiście wchodząc w reprezentację, wchodzimy w pewne pole informacyjne i jesteśmy w stanie odebrać pewne przekazy, czy to emocjonalne, czy słowne i po prostu pokazać je, czy w jakiś sposób wchodząc w to pole reprezentować daną osobę, jej nastawienie, jej sposób myślenia, jej dynamikę w kierunku innej konkretnej osoby. I to się oczywiście zdarza, wszyscy to mamy, wszyscy mamy te umiejętności, natomiast wielu z nas jest tego nieświadomych, wielu z nas z tego nie korzysta, nigdy tego nie próbowało, więc jest to rzeczywiście nowe, nieznane i może budzić na początku bardzo dużą ekscytację. Natomiast nie jest to niczym nadzwyczajnym. Sięgnijmy do metody Gestalt. Tam również część z tych elementów jest wykorzystywanych. Znajoma mówi, że to działa, tylko że twierdzi, że się uzdrowiła po dwóch spotkaniach. Brzmi trochę jak kpina. Do turbosprężarki weszła? Rzeczywiście ustawienia potrafią zadziałać bardzo szybko, bo dają możliwość dotarcia do źródła problemu. I różnią się właśnie tym od terapii klasycznej, że po jednym czy dwóch seansach po prostu problem znika. Nie zawsze tak się dzieje, ale bardzo często. Jedna taka już latała z bębenkiem u Jaworowicz i to chyba tyle w temacie tych całych ustawień. Tak, rzeczywiście zdobyła dużą popularność, nawet kiedyś jeden klient powiedział do mnie, czy będę mu śpiewać i grać na bębenku. No nie będę. Tamara Gonzalez jest osobą medialną, przede wszystkim jest influencerką, blogerką, jest także osobowością medialną, więc nie dziwi mnie, że w taki sposób promuje siebie i to, co robi. I ja tego nie oceniam, każdy ma swoją drogę i swój sposób do budowania marki osobistej. Jest również terapeutką holistyczną i przyznam, nie wiem, nigdy nie miałam okazji pracować z nią jako z terapeutą, ale wiem, że jest wiele programów, które kieruje do kobiet i cieszą się popularnością, to znaczy, że działają.